Dzień dobry Państwu, telewizja internetowa Niezależny Lublin. Wita Państwa Ryszard Hołubowicz. Dzisiaj tradycyjnie, jak to w czwartki wieczorem bywa, moim gościem jest pan profesor Mirosław Piotrowski i audycja Wolny Piątek. Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich państwa. Panie profesorze, no zbierało się parę ciekawych tematów. Zacznijmy od takich poważnych, no nawet kłopotliwych. Otóż, jak widzimy na ekranie, Komisja Europejska pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O co tym razem pozywa i jakie mogą być potencjalne tego skutki? Zacząłbym od tego, że tych widzów, którzy oglądają systematycznie nasz program, możemy odesłać na 5 minut na herbatę, a ja będę mówił, ani mówiłem, powtarzać. No, to już jest kolejny wniosek Komisji Europejskiej, która pozywa nas, jak pan redaktor mówi, i widzimy tutaj do TSUE, tym razem za orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Polskiego i Komisja Europejska tego, jak to mówi jeden z sędziów pod przewodnictwem byłej prezes Julii Przyłębskiej. Tak, gdyż tam, jak pan redaktor zauważył, trwa konflikt, gdyż sami ci sędziowie nie wiedzą, czy ona jeszcze jest prezeską, czy już nią nie jest, ale akurat nie o to chodzi Komisji Europejskiej, tylko o orzeczenie, wyrok tego Trybunału w sprawie wyższości prawodawstwa polskiego nad unijnym. No właśnie, jak się jest z tym prawodawstwem? Polska konstytucja jest ponad prawem unijnym, czy niekoniecznie? W polskiej konstytucji zapisano, że prawo unijne stoi wyżej niż prawo polskie, nad czym ubolewam. I jeśli ale trzeba, to chyba tylko jeden z punktów konstytucji. Później jest dalszy. No ale to wystarczy, żeby był stosowny zapis. Jeśli trzeba powtórzyć, bo już wielokrotnie go cytowałem, no to przywołam, mam przed sobą Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i to jest artykuł 91. Tu są trzy ustępy. Ustęp trzeci. Jeśli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, a myśmy ukonstytuowali Unię, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. Czyli prawo unijne w ramach konstytucji stoi nad prawem polskim. Dobrze, tak, rozumiem? W tym segmencie, w którym się zgodziliśmy oddać prerogatywy Unii Europejskiej i co zapisano w traktatach. Konkretnie idzie tu o traktat lizboński, czyli skonsolidowaną wersję traktatów. I to my mamy we własnej konstytucji. I co więcej, mówiliśmy też tutaj w studiu Niezależnego Lublina, że obecnie urzędujący premier Mateusz Morawiecki 20 parę lat temu był łaskaw wydać książkę i był jej współautorem na temat prawa Unii Europejskiej i on sam tam pisze, że prawo unijne stoi wyżej niż prawo państw członkowskich, także Polski, bo wtedy jeszcze nie była członkiem Unii Europejskiej. Więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości, jeśli idzie o wykładnię prawną. Tutaj wchodzą w grę aspekty polityczne. No ale żeby sprawa była jasna, to nie jest tak, że Komisja Europejska nie powołuje się na konkretne artykuły i zapisy, bo się powołuje na konkretne zapisy, na które Polska się zgodziła i które podpisała. I to jeszcze przecież prezydent Lech Kaczyński i Donald Tusk, jak pamiętamy. Więc to na to wszystko, powtarzam raz jeszcze, Polska się zgodziła i jest to zapisane w polskiej konstytucji, nad czym ubolewam. I przestrzegałem przed przyjmowaniem traktatu z Lizbony. No ale to jest tak, jak w przypadku też innych spraw, o których tu mówiliśmy, że Komisja Europejska najpierw pierwszym jej krokiem jest notyfikacja i tutaj w tej notyfikacji wyszczególnia zastrzeżenia i przesyła te zastrzeżenia Polsce, żeby się ustosunkowała. Rząd polski się ustosunkował, to było niesatysfakcjonujące dla komisji i mamy drugi krok, to jest uzasadniona opinia i wtedy ta opinia trafia do rządu polskiego i rząd polski ustosunkowuje się i to nie wystarcza Komisji Europejskiej, jest nieusatysfakcjonowana i dopiero kieruje skargę
do TSUE tę skargę, która nam się tu wyświetla. Wielokrotnie mówiłem też w tym studiu, że po prostu trzeba uciekać z tej spalonej pozycji, kiedy mamy do czynienia już z tym drugim krokiem. Bo oprócz tego, że komisja kieruje ponownie kolejną sprawę do TSUE, którą Polska oczywiście przegra, bo podkreślam, to jest frajna bezrefleksyjnych dyletantów, a część z nich gra po drugiej stronie, moim zdaniem, jak Mateusz Morawiecki, co też wielokrotnie podkreślałem. Trzeba po prostu uciekać. A my, panie redaktorze, codziennie płacimy 1 000 000 euro kary za niestosowanie się do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i teraz, gdy rozmawiamy, to już jest około 470 milionów euro, czyli jakieś 2 200 000 000 złotych. Mówiłem, miliardów. 2 miliardy 200 milionów. Tak. Czyli ponad 2 miliardy złotych. Jak rozmawiałem z panem redaktorem tydzień temu, to właśnie liczyliśmy, ile zapłacimy, jak się spotkamy za tydzień i jak się spotkamy następny tydzień, kolejne 7 milionów euro kary. No, to jest ferajna bezrefleksyjnych dyletantów. Nie potrafi skasować tej kary. Przypomnę tylko, że oni uprawiają jakieś gierki czy grę pozorów, że modyfikują ustawę, którą przedstawiają Andrzejowi Dudzie, który jest nazywany prezydentem. On odsyła to do Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej. Trzeba po prostu skasować, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego jednym aktem prawnym i to przetnie te kary, o których tutaj mówiliśmy. No ale chyba komuś zależy na tym, żeby drenować polski budżet, no i polskie społeczeństwo tak naprawdę. No tak, a propos drenowania. Polski PKB nie rozwija się najlepiej, a krótko mówiąc, zaczyna spadać. Wzrost jego zaczyna spadać zdecydowanie. W ostatnim półroczu, teraz wyświetlimy tutaj, spadek polskiego PKB aż o 2,4% kwartał do kwartału, czyli czwarty kwartał do trzeciego o prawie 2,5% spadek PKB, czyli krajowego budżetu. To zła wiadomość. To oczywiście jest zła wiadomość, bo mówimy to o produkcie krajowym brutto, który jeszcze rok, półtora roku temu wynosił, jak pamiętam, chyba 585 miliardów dolarów, bo to w dolarach się liczy. No i jeśli spada o 2,4%, to jest naprawdę bardzo dużo, a w porównaniu z innymi krajami europejskimi, no to jesteśmy na ostatniej pozycji. Jeszcze nie szansa, że Ukraina nas wyprzedzi, ale trudno się z tego cieszyć. Tak myślę o tych krajach Europy Zachodniej. No i jaka jest tego przyczyna? Oczywiście pseudopolitycy PiS-u będą zrzucać to na wojnę, którą mamy na Ukrainie, czyli za naszą granicą. Jest rzeczą oczywistą, że inwestorzy zachodni nie chcą tutaj lokować swoich pieniędzy, jeśli jesteśmy krajem przyfrontowym i jeśli tak mocno angażujemy się w ten konflikt i mogą na nas spaść reperkusje ze strony Rosji, ale tak naprawdę ten spadek jest spowodowany błędną polityką rządu, czyli lockdownami, zamykaniem gospodarki. Przypomnijmy sobie, na półtora roku zamknięto gospodarkę, no i gdy teraz nawet... Z lasami łącznie. Tak, nie można nawet było wejść do lasu, żeby pospacerować, ale to spowodowało, że gospodarka nasza tąpnęła. W tej chwili w Polsce, ale także w Lublinie znam wiele zakładów fryzjerskich, które się po prostu zamknęły. I czy to jest efektem wojny na Ukrainie, że fryzjer musi zamknąć swój zakład? No nie, bo przyjechali tutaj też Ukraińcy, którzy podejrzewam chętnie też by skorzystali z usług fryzjerskich, ale jemu się ten interes, mówiąc popularnie, nie spina, więc on musi się wyrejestrować, bo nie ma na te opłaty. Więc to jest po prostu błędna polityka. No ale jakby chcieć poszukać jakichś pozytywnych aspektów tego, że spada
Polski PKB, no to trzeba powiedzieć, że właściwie my płacimy składkę członkowską w tej chwili 1,4% dochodu narodowego brutto. To jest trochę coś innego niż PKB, ale prawie, powiedzmy, że prawie to samo. W związku z tym, jeśli nam ten PKB spada, no to wtedy płacimy mniejszą składkę. No, to nareszcie coś dobrego. Do Unii Europejskiej. Nareszcie coś dobrego. Dobrze. Panie profesorze, jest tak, mam przed oczami kolejny artykuł. Rafał Trzaskowski chce, aby spożycie mięsa w stolicy spadło 4-krotnie. Dietetycy to nierealne. Ja mam takie pytanie trochę prowokacyjne. To chodzi o to, że jakaś, nie chcę używać jakichś złych słów, ale być może niezbyt poważna instytucja, organizacja, ta organizacja nazywa się C40 Cities, zrzeszająca też Warszawę, coś tam wymyśliła, że jest ten ślad węglowy za duży, trzeba mniej mięsa jeść. I ponieważ Warszawa jako miasto należy do tej organizacji, to ta sprawa została wykorzystana politycznie w ten sposób, że zarzuca się człowiekowi zdecydowanie nie z mojej bajki, Trzaskowskiemu, że to on chce, żeby to spożycie mięsa w stolicy spadło. Czy to jest sprawiedliwe, czy to ma ręce i nogi? Warszawa, jak słyszymy, należy do tejże organizacji, do której należy blisko 100 miast na całym świecie, chyba dokładnie 96 miast na świecie. I one wprowadzają rozwiązania według włodarzy tych miast, czyli prezydentów czy burmistrzów, chcą obniżyć, chcą polepszyć środowisko, czyli chcą lepiej chronić środowisko, bo taki jest cel. Bo taki jest cel. Też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest za tym, żeby uniemożliwić wjazd samochodom z silnikami spalinowymi do centrum miasta i za chwilę z tym będziemy mieli do czynienia. Nie tylko diesle, ale za chwilę i benzynowe nie będą mogły wjeżdżać. To jest pierwszy krok. A drugi, no dlaczego on chce, czy ci włodarze tych miast łączą to z ochroną środowiska? No bo uważają, że to jest dwutlenek węgla, CO2, że to w ogóle mięso szkodzi środowisku, a wszystko to jest, panie redaktorze, dla naszego dobra. I to są ważne miasta, duże miasta na świecie i to są osoby, które liczą się też na świecie, bo jeśli popatrzymy, w jakich gremiach pan Trzaskowski bywa, a przecież jeśli mnie pamięć nie zwodzi, to nawet był, chyba dobrze pamiętam, jest związany z George'em Sorosem i chyba brał udział nawet w obradach Bilderberg Group, czyli jest w tych kręgach takich, w których uciera się to stanowisko, które później jest narzucane społeczeństwu. Bo to nie jest program pilotażowy, to jest ściśle wszystko ze sobą powiązane. Również Franz Timmermans dba o Zielony Ład. To jest ten sam cel, panie redaktorze. Czyli chce wyeliminować w tej chwili auta z silnikami spalinowymi, zarówno benzynowymi, jak i dieslami, żeby zastąpić je tylko elektrykami. Czyli eliminacja tego typu samochodów i drugi krok, eliminacja mięsa. To są naprawdę komunistyczne, bolszewickie metody. Mieliśmy już do czynienia z kartkami na mięso, tutaj reglamentowano, a tutaj dla naszego dobra też chce nam się to reglamentować. No ale cóż można powiedzieć panu Trzaskowskiemu? On prócz tego, że obraca się w tychże gremiach bardzo poważnych, bo przypomnijmy, że on jest przecież chyba nadal jeszcze wiceszefem Europejskiej Partii Ludowej, tam gdzie był szefem Donald Tusk, a w tej chwili już nie jest, bo walczy o głosy dla Platformy Obywatelskiej. On jest w tych ważnych gremiach, gdzie jest to ustalane i de facto narzucane, ale z drugiej strony sądzę, że on żyje w pewnej bańce i błędnie uważa, że skoro tyle osób na niego zagłosowało, nie tylko na włodarza stolicy,
Polski, ale także w wyborach prezydenckich, bo otrzymał bardzo wiele głosów, no to wszyscy gremialnie poprą ten jego projekt, żeby reglamentować mięso i nie jeść mięsa, ale tutaj ja akurat się z nim znam, bo był europosłem jakiś czas i wtedy wydawał się rozsądną osobą i chcę mu tylko zwrócić uwagę na fakt, że to, że on lansuje taki pogląd, żeby nie jeść mięsa, to nie znaczy, że te setki tysięcy czy miliony osób, które rzuciły na niego kartkę w wyborach prezydenckich, zrobią to samo, bo niech się przejedzie na Pragę, na Żoliborz, na Bazar Różyckiego i dowie się, czy te osoby, które na niego głosowały, to mają w domu patelnię, na której mięso smażą, mają nóż, którymi mięso kroją, mają te przyrządy, tłuczki do mięsa i czy one naprawdę chcą przejść na jedzenie insektów, czyli robaków, które są lansowane. No chyba nie, no i sądzę, że w pewnym momencie i on spotka się z rozumem. I tu zgoda, natomiast jedna uwaga. Ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli ktoś namawia do jakichś swoich poglądów, to ma do tego prawo. Natomiast jeżeli państwo do czegokolwiek zmusza obywateli, to już jest bezprawie. Zgoda, tylko ja zwracam uwagę na pewien proces. Otóż w instytucjach unijnych... Że najpierw namawiają, a później nakazują. Tak, w instytucjach unijnych, a byłem w Parlamencie Europejskim 15 lat, jest taka oto maniera, że najpierw się coś zapowiada, potem wprowadza program pilotażowy, potem to jest dobrowolne, a na końcu jest to przymusowe, bo tak jak mówiliśmy, najpierw, przecież w tej chwili nie ma zakazu jeżdżenia dieslem czy samochodem z silnikiem benzynowym, ale za chwilę to się stanie, po jakimś czasie. Ja przypomnę, że będąc w Parlamencie Europejskim wygłaszałem wiele felietonów, także na te tematy, o których tutaj mówimy. I w 2014 roku, czyli było to 9 lat temu, wygłosiłem taki felieton Unijna Grzęda. Też znajduje się w takiej zbiorze felietonów widziane z Brukseli. I tam mówiłem o tych wszystkich sprawach, o których tutaj też wspominamy. Czyli o insektach. Na przykład pan Barroso wtedy, 9 lat temu, wprowadził program pilotażowy badania jedzenia insektów i przeznaczył na nie 3 miliony euro. Ja wówczas powiedziałem, że lepiej byłoby, jakby on sam przed kamerami zjadł sobie taką szarańczę, a te 3 miliony euro oddał na głodujące dzieci w Etiopii. I z Komisji Europejskiej, z jego biura miałem interwencję, moi asystenci odbierali telefony, że jak mogłem taki wypowiedzi udzielić, bo w wirtualnej Polsce chyba udzieliłem, a w telewizji Trwam poszedł materiał nakręcony przez mojego asystenta, ja się tam wypowiadałem. I co? I co mamy po tych 9 latach, panie redaktorze, że Komisja Europejska zatwierdza kolejne insekty, chrząszcze, chrabąszcze, które mają uzupełnić, które mają być tą mączką, ale za moment to będzie obligatoryjne, że nie będzie można kupić na przykład mąki bez dodatku takiegoż, tak? Tak jak do benzyny dodaje się też pewnego rodzaju dodatki, a później stanie się to obligatoryjne i zechcą zmienić gusta obywateli. Dlatego już teraz alarmujemy. Tak samo mówiłem o chociażby kurach, gdzie nakazano kurom, to znaczy nakazano zbudować specjalne klatki dla kur. To też w tym felietonie Unijna Grzęda o tym mówiłem. Gdzie kura, jak określano, ma stać w klatce pazurami do przodu, ma mieć urządzenie do ścierania pazurków, odpowiednio pochylone i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zgoda i to dla naszego dobra, tak? Dla naszego dobra i dla dobra kury. Tylko, że po przyjęciu tych uregulowań cena jajka podskoczyła o 30%. O 30%. A w tym czasie, dodam na marginesie, szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy budował siedzibę Rady w kształcie jaja. I porównałem do tego właśnie jaja, w kształcie jaja takiego. I okazało się, że ta siedziba również podrożała, bo kosztowała 330 milionów euro i o ile dobrze pamiętam, chyba o 90 milionów więcej niż planowano wcześniej, więc te unijne jaja są coraz droższe, a jako ciekawostkę podam, że taki felieton napisałem właśnie pod tytułem Unijne jaja do tygodnika Niedziela, no i tam stwierdzili, że
treść może być, ale tytułu mi nie puszczą, bo to jest katolicka gazeta i to źle brzmi, więc zmieniłem na Unijna Grzęda i pod takim tytułem ukazał się felieton, tak. Okej. Okay. I dobrze. I kolejny temat. W poniedziałek rozmawiałem z redaktorem Michalkiewiczem i on tam podkreślał, że wizyta Bidena może przynieść jakieś niespodziewane rezultaty, no bo szef wszystkich szefów, jak przyjeżdża do Polski, to musi z czymś przyjechać. I z reguły nie są to prezenty, a są to jakieś zobowiązania. Czy pan bierze pod uwagę coś takiego, że wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce może spowodować na przykład, podkreślam, na przykład bardziej realny udział Polski w wojnie ukraińsko-rosyjskiej? Niestety tego należy się obawiać, bo jak pan redaktor mówi o tym, że on tu przyjedzie ze zobowiązaniami, no to też tak zrozumiałem, że to nie on coś nam da, tylko zechce, aby Polska się do czegoś zobowiązała, a wkładem na jego... Na gospodarskie wizyty polegają, prawda? Już od czasów Breżniewa chyba. Tak, ale no popatrzmy na Stany Zjednoczone, gdzie jest trochę inna kultura polityczna, nazwijmy to żartobliwie. Jeśli fatyguje się tu prezydent takiego mocarstwa jak Stany Zjednoczone i tak jak pan redaktor mówi, ja podzielam tę opinię, że będzie coś od Polski chciał, to jaki jest wkład USA w to? Moim zdaniem wkładem USA jest właśnie fatygowanie się prezydenta tutaj i no, to dobro... Poważny wkład w tym wieku. Tak. Natomiast on chce dać taki oto instrument do ręki tym pseudopolitykom PiSu, aby mogli się chwalić, że za ich kadencji tutaj Biden już drugi raz przyjeżdża, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, i oni będą bić pianę, to znaczy mówić, jacy to ważni my jesteśmy, jaki poważnym krajem jest Polska, że tu prezydent USA już przyjeżdża i mówi... I Polska stoi na czele mini NATO na przykład. Tak. A i właśnie tutaj mamy problem, bo jeśli zechce wyjść z taką propozycją, jak pan to redaktor ujął, mini NATO, bądź inaczej no to, się to nazwie. Tak, no ale chodzi o tą grupę bukaresztańską, 9 państw. To będzie dla nas bardzo niekorzystny sygnał i uważam, że Polska nie powinna się na to godzić, bo my żyjemy, jak to określił jeden specjalista do spraw bezpieczeństwa i to występujący w mediach mainstreamowych, w medialnej bańce ukraińskiej, i lepiej przyjrzeć się, co dzieje się tak naprawdę na froncie, jakie straty ponoszą Ukraińcy, bo bardzo duże, i do czego szykuje się Rosja. Podobno jakieś straty w ogóle ponoszą w telewizji? Nic. No właśnie mówię, że żyjemy w bańce, gdzie nie ma tych informacji i przyjrzeć się... czy wsłuchać w informacje na przykład z rynku Stanów Zjednoczonych, z rynku medialnego myślę, i do czego szykuje się Rosja, i żeby te władze i Stany Zjednoczone nie wpakowały nas na minę. I właśnie ja się tego obawiam, żeby nie dzielić tu jakiejś mini NATO, czy też sypać jakąś hałdę, czy nas się określi jako taka przeszkoda, pagórek, czy to absolutnie nie. No ale co Polska może zrobić? No, wódz każe... Polska musi. Formalnie Polska jest niezależnym państwem, ale oczywiście pan redaktor ma słuszność sugerując, że... Niewyparzony język. Nie, bo jakkolwiek by to nie ująć, to panie profesorze, panie redaktorze, zadajmy sobie retoryczne pytanie. Czy jeśli by prezydent Stanów Zjednoczonych wyszedł z jakąkolwiek drastyczną propozycją niekorzystną dla Polski, czy te władze są w stanie się sprzeciwić? Czyli powiedzieć nie, okej, ale nie teraz, może ja przepraszam, nawiążę znowu do rozmowy z Michalkiewiczem. Tam padło też tego typu sugestia. I redaktor Michalkiewicz mówi, że nie, absolutnie, że władze polskie zacierają ręce, żeby przyjmować tego typu propozycje. Nie oglądałem akurat tego wywiadu z panem Stanisławem, którego pozdrawiam serdecznie, przez co mogę zachować pewną świeżość oglądu też, to też jest plus, ale no, zwracam na to uwagę, że te władze są całkowicie zależne od właśnie Stanów Zjednoczonych, bo przerachowały, że na tym poparciu mogą zachować władzę, a jeśli nas wprowadzą na tę minę, a to byłby naprawdę... No dobra, nazywamy, przepraszam, po imieniu, jakiego typu mogłaby być to mina?
Czego pan się spodziewał? Jakiego typu właśnie tego, o czym mówi pan redaktor, bądź można to nazwać to inaczej. Mini NATO, tak? Nie, absolutnie. My jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego jako całości. I nie wychodzimy do przodu, a i tak jesteśmy na tej... No ale po co Stanom Zjednoczonym byłoby powołanie tego już mitycznego mini NATO? Jaka korzyść? Gdybym był politykiem nie polskim, a amerykańskim, to dbałbym, tak jak zawsze oni robią... Dbają o swoje interesy. Dbają o swoje interesy, a co jest interesem Stanów Zjednoczonych? No robienie biznesów. Czyli po pierwsze, nieangażowanie własnej substancji narodowej, tak było w czasie II wojny światowej, oszczędzanie własnych ludzi, jednocześnie osłabianie przeciwnika, jakim w tej chwili jest dla nich Rosja, a ostatnie, ale nie najmniej ważne, wypuszczenie sprzętu i sprzedaż sprzętu wojskowego. No ale Ameryka daje za darmo Ukrainie ten tak, sprzęt. Daje za darmo, a przecież to, za co, tak? Przecież to są zakłady, które produkują tak sprzęt i broń. Polska też się wyzbywa sprzętu. Połowę już czołgów przekazała Ukrainie. No więc jest tam... na wszystkie praktycznie inne państwa NATO też, żeby ten sprzęt swój oddawały, prawda? Za darmo. W dwudziestoleciu międzywojennym jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych nazywał się Calvin Coolidge. Jak dobrze pamiętam, to są lata 1923-29. On był takim purytaninem i do historii zapisało się jedno jego zdanie, sentencja. On niewiele mówił, ale tak... To powiedział, że w języku angielskim the business of the United States is business, czyli w tłumaczeniu takim niedosłownym interes amerykański jest powołaniem interesem. Stanów Biznesem. Zjednoczonych jest robienie interesów. I to jest linia strategiczna, która sięga do dnia dzisiejszego. W związku z powyższym nie ma najmniejszej wątpliwości, że Stany Zjednoczone chcą zrobić interes i teraz na pewno chcą osłabić Rosję. I chcą ubić interes, ale oczywiście rękami innych. I tutaj nie powinniśmy ulegać złudzeniom. Oczywiście my w mediach mainstreamowych mamy takie potrząsanie szabelką, że my tu jesteśmy w NATO, przyjedzie Biden i powie, że każdy centymetr naszego terytorium jest chroniony. No dobrze, dobrze, tylko że my graniczymy z Rosją, my graniczymy z Ukrainą. I teraz jeśli chce się wyodrębnić jakieś mniejsze państwa, które mówię, można to nazwać mini NATO, quasi NATO, czy jakoś inaczej, no to będzie bardzo niebezpieczne, no bo Rosja jest mocarstwem nuklearnym Panie światowym. Panie profesorze, muszę zadać to pytanie. Czy pana zdaniem idea tego mini NATO chodziłoby o to, żeby Amerykanie pozbyli się tego przymusu obrony każdego centymetra, czy właściwie, jak oni mówią, każdego cala kwadratowego państw, które należą do NATO? No a jaki jest cel w ogóle dzielenia tegoż NATO, jeśli jesteśmy monolitem? Czyli zgadza pan się z tym? No, przecież to jest oczywista sprawa. Amerykanie zawsze, zresztą powtarzam raz jeszcze, na ich miejscu robiłbym tak samo, tylko że ja jestem politykiem polskim, przestrzegam przed tym, żeby nie zginęli polscy obywatele. Czyli co, napuścić Polskę, napuścić inne kraje z tej grupy bukaresztańskiej? A jakby co do czego przyszło, to Amerykanie trochę umyją ręce, dogadają się z Rosjanami pod naszymi głowami, a my zostaniemy jak zwykle z tym, co zostajemy. Mógłbym się zgodzić z wyjątkiem tego jednego słowa trochę. Natomiast tutaj po stronie polskiej brak jest w ogóle jakiejkolwiek wizji, bo uzupełniając tę wypowiedź pana redaktora, no trzeba zacytować po raz kolejny na przykład prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który powiedział, że rząd polski jest podżegaczem wojennym. No to co się robi z podżegaczem wojennym? A Viktor Orban, premier Węgier, mówi, że polski rząd zachowuje się tak, jak był już był w stanie wojny z Rosją. Słowa w polityce mają bardzo duże znaczenie i od tego można przeciwnik
przejść do czynów, do ataków. Trzeba odnotowywać to, co mówią politycy rosyjscy, którzy domagają się już głośno w Dumie tego, aby wziąć odwet na Polsce i wskazują konkretnie polskie miasto Rzeszów, czyli Jasionko. No to jakby i mówią tam o zorganizowaniu zamachu terrorystycznego, bo tamtędy płynie pomoc dla Ukrainy. Mhm. No to panie redaktorze, proszę zadać sobie pytanie, jeśli pierwszym punktem w Polsce jest Rzeszów i Jasionka, to drugim co będzie? Pan myśli. Nie chcę się domyślać. No właśnie. Dlatego o tym mówimy, dlatego przestrzegamy, bo mamy tutaj też lotnisko i koło Lublina też są składy różne, o których nie będę mówił ani lokalizował. Wobec tego nie należy drażnić tak dużego państwa i Putina, który wiemy przecież, że był oficerem KGB. No i no to zarzucą panu, że już się pan boi ruskich. No nie idzie o to, kto się kogo boi. Panie redaktorze, trzeba ważyć. Jakby teraz trzeba było stanąć do walki, to my jesteśmy kompletnie rozbrojeni. Nie mamy czołgów, nie mamy broni, którą przekazaliśmy Ukraińcom. Po tamtej stronie jest Putin i silna Rosja. To trzeba ważyć, czy chcemy położyć na szali setki tysięcy ludzi, czy ci, którzy nas oglądają, są gotowi wysłać swojego syna, narzeczonego, męża na front, żeby go rozerwało granatem czy jakąś bronią i żeby zginęło ileś set tysięcy. No znam takich, co przynajmniej werbalnie tak są. A no to niech pierwsi się zgłoszą i pojadą, a jeśli tak, no to pierwszego wskazałbym Mariusza Błaszczaka, jak jest taki odważny, niech stanie, Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński ma już swój wiek, no ale może jako senior generał by tam gdzieś na Donbas pojechał. Niech się wykażą najpierw sami. Natomiast tutaj trzeba naprawdę myśleć racjonalnie i poważnie, a Polska jest lekceważona i powinna jednak stawiać własne warunki, mieć jakąś własną wizję, a nie czekać na to, co prezydent Stanów Zjednoczonych przywiezie. Na marginesie, jak kiedyś wspominałem, ja akurat byłem na spotkaniu z prezydentem Bidenem, ale jak on był wiceprezydentem, był przy Obamie. Tak, przy Obamie był wice. I miał przyjechać do nas do Parlamentu Europejskiego Obama, nie przyjechał, przysłał Bidena. No i powiem tylko, jak zachowują się politycy pisowscy, na przykład Jacek Kurski. Joe Biden wygłaszał wtedy takie pompatyczne przemówienie, że najbardziej istotnymi wartościami jest pokój i sprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej. I to brzmiało tak, że the most important thing is freedom and peace. I wtedy wyskoczył Jacek Kurski na całą salę z takim znaczkiem V. Peace, poparł nas Biden. No i podejrzewam, że ten styl polityki się nie zmienił, tak? Tylko, że zmieniły się okoliczności i powaga sytuacji jest o wiele większa. I Kurski jest za granicą. O, i on już jest w Waszyngtonie. And peace. Panie redaktorze, to super poważny temat na koniec. Ufolutki krążą nad ziemią. Wszędzie się zaczęło się od balonu chińskiego nad terytorium Stanów Zjednoczonych. Później się okazało, że tych jakichś balonów czy jakichś innych obiektów jest cała kupa. Teraz odkrywa takie balony Ukraina. Pisze też Urugwaj o tym, że balony latają nad tym. Co się dzieje? Co to? Wszyscy, całe UFO się do nas zleciało? No, balon, który fruwał sobie nad Stanami Zjednoczonymi, został zestrzelony i właśnie jego szczątki są w tej chwili badane. I w mediach poważnych czytamy, że są to szczątki obiektu, który fruwał chińskiego, i Stany Zjednoczone twierdzą, że to był obiekt szpiegowski. Przypomnę, że na znak protestu, że Chiny wysłały taki balon nad terytorium USA, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych nie poleciał do Chin, choć była zaplanowana wizyta, więc była to sprawa poważna. No ale to była sprawa poważna, a tu nagle inne kraje sygnalizują, że widzą UFO, tak? No i nie tylko pan redaktor, ale podejrzewam, że dziesiątki i setki redakcji pytają swoich gości o to UFO. No z UFO jest tak jak
z Yeti. Wszyscy wiedzą, że jest, tylko nikt nie widział. No i co jakiś czas, co kilka, kilkanaście lat pojawia się ten problem. Ludzie chętnie o nim dyskutują, bo nawet w Afryce czy w innych częściach Azji Południowej, chociażby w Laosie, nie wszyscy mają telewizory, nie wiedzą, co się dzieje, ale o UFO to słyszeli. O UFO to wszyscy słyszeli, ale powiem tak, panie redaktorze, jeśli to UFO obniżyłoby podatki, jeśli to UFO obniżyłoby nam ceny energii i paliw, to ja to wchodzę w to UFO. Dobrze, panie profesorze, najbardziej mi się podobało to stwierdzenie o, jak to pan powiedział? Nieemerytowany, tylko senior generał, tak? Nowy stopień w armii. Ale to tak pod Błaszczakiem czy nad Błaszczakiem to jest? Och, ja już w takie rzeczy nie wchodzę, bo ja zajmuję się... Co, w wojsku nie... Nie, w wojsku nie byłem. A pan redaktor był? Nie, no skąd? No to... Dobra, skończmy żarty, bo tu ktoś zaraz jacyś czarni do nas wiadła, będziemy takie rzeczy opowiadali. Ale to nie oznacza, że pana redaktora nie powołają, bo jest wiele osób, które nas ogląda i myśli sobie tak, ja w wojsku nie byłem, albo już mam odpowiedni wiek, to mnie nie wezmą, nic z tych rzeczy. W tej chwili uchwalają sobie tego typu akty prawne czy pseudoprawne, że mogą w każdej chwili powołać, a jak nie, no to może rakieta czy bomba trafić w dom, trafić w ulicę i możemy mieć obok siebie na podwórku to, co oglądamy w telewizji na Ukrainie. Czy tego chcemy? Od tego są politycy, żeby myśleli racjonalnie. To już tak bez żartu było to ostatnie zdanie. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za dzisiejszą rozmowę. Do państwa tradycyjnie mój apel. Bardzo proszę, żebyście państwo polubili ten program, łapki w górę, udostępniali ten program, przede wszystkim subskrybowali kanał, a tych państwa, których po prostu na to stać, którzy zechcą nam pomóc, bardzo prosimy o wpłatę na naszą fundację, aby telewizja internetowa niezależna nie mogła dalej funkcjonować. Dlatego, że te pieniądze, które nam państwo przekazujecie, to jest jedyne źródło dochodu, z jakiego utrzymywana jest nasza telewizja. A proszę mi wierzyć, że to się tak wszystko składa do kupy, ale koszty produkcji każdego programu wynoszą kilkaset złotych i no po prostu skądś musimy mieć pieniądze na to. Także bardzo dziękuję i bardzo proszę jeszcze raz o pomoc. Dziękuję państwu, dziękuję panu profesorowi. Dziękuję bardzo za zaproszenie państwu, za uwagę i cierpliwość. I do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.